Wybory do Rad Osiedli, które będą w maju, będą już na nowych zasadach. Rada Miasta zmieniła i ordynację wyborczą, i zasady finansowania Rad Osiedli. Tak, o zbliżających się wyborach mówi radny osiedlowy z Łazarza. Według niego zmiany w ordynacji niepotrzebnie utrudnią proces wyborczy. Tej wiosny będzie można zagłosować na maksymalnie połowę kandydatów plus jedną osobę kandydującą. Wcześniej wyborcy mogli zaznaczyć wszystkich radnych na karcie. W mojej ocenie nie przyczyni się do zwiększenia frekwencji w tych wyborach. Te opinie podziela radny z Jeżyc. Zarzuca nowej ordynacji, że nie uwzględnia zjawiska powstawania komitetów wyborczych. Ona jest bardzo nieproporcjonalna. To miało zlikwidować zjawisko nieproporcjonalności z zeszłych lat, gdzie było możliwe, że jeden komitet zyskiwał całą radę. Natomiast w tej chwili mamy sytuację odwrotną, czyli może być tak, że jest grupa, która zyskuje 80% głosów, ale uzyskuje zaledwie 50 kilka procent mandatów w radzie. To jednak nie jedyne zmiany, które dotyczą wiosennych wyborów do rad osiedli. Zmieni się także liczba radnych. W poprzednich wyborach było 678 miejsc, a teraz będzie ich 672. Zmniejszony zostanie skład Rady Osiedla Jeżyce. Jeżyce dlatego, że zgodnie z ustawą, jeżeli osiedle liczy do 20 tysięcy mieszkańców, to wybieramy 15 radnych. Jeżeli ta liczba przekracza 20 tysięcy, wówczas wybieramy 21 radnych. Co według przewodniczącego zarządu Rady Jeżyce nijak ma się do realnego stanu rzeczy, bo nie wszyscy mieszkańcy Jeżyc są tam zameldowani. Jeśli ktoś pójdzie zobaczyć, co się dzieje, budowlanie na Jeżycach, jest oczywiste i to było widać przy ostatnich wynikach spisu powszechnego, że jest bardzo duży rozdźwięk między tym, co jest w oficjalnych statystykach miasta, które się opiera na meldunkach, a tym, co nawet w spisie powszechnym z GUS-u widać. Zmiany dotyczyć będą także finansowania rad osiedli. System finansowania jednostek pomocniczych, który obowiązywał do tej pory, był bardzo skomplikowany. Osiedla finansowane były z wielu źródeł, było wiele programów. Jedne programy były jednoroczne, inne wieloletnie, były konkursy. Teraz, jak mówią urzędnicy, ma być prościej. Stały budżet ma być ustalany raz na 5 lat. Zmiany budżetowe dotyczą głównie rozłożenia sił i pozwalają na skumulowanie ich, na zrobienie wielkiej inwestycji, a następnie trochę wycofanie się z wydawania pieniędzy. To, że będzie można wydawać pieniądze trochę do przodu, że to będzie 5-letni budżet, to jest dobra zmiana. Ale jest też druga strona medalu. Niestety w tym pakiecie dostaliśmy też zmiany gorsze, bo na przykład na osiedla został nałożony obowiązek udziału w utrzymywaniu tego, co ze środków osiedlowych i na wniosek osiedla zostało zrobione. Radni zauważają, że zainteresowanie wyborami, mówiąc delikatnie, nie jest największe. Osobiście odnoszę wrażenie, że te wybory jednak są na razie przynajmniej w cieniu wyborów do Rady Miasta. A sami urzędnicy podkreślają, jak ważne są rady osiedlowe. Rady osiedla znają najlepiej problemy lokalnych wspólnot, osiedli, wręcz ulic. Urzędnicy i radni liczą na to, że 12 maja frekwencja będzie większa niż w poprzednich wyborach do rad osiedli, czyli przekroczy 10%. Klaudia Stefens, Puls Dnia.